cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień. Mamy dzisiaj Dzień Dziecka. Wiem, że Wy oglądacie tego vloga już trochę później, ale wszystkim dzieciom i tym małym, i tym trochę większym składam najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście ten dzień. No właśnie. Ja wstałam dzisiaj trochę wcześniej, 7:30. No, jak na weekend to jest wcześniej, bo zazwyczaj sobie tak, wiecie co, poleniuchować lubimy. No, bo dzisiaj będę miała trochę do zrobienia. Jutro mamy wielką imprezę, potrójne urodziny naszych dzieci, jejka. Cieszę się, że mamy imprezę, cieszę się, że z przyjaciółmi się spotkamy. Też od Moniki będzie paru znajomych, no ale dobra, tym będziemy się jutro cieszyć. No i właśnie dzisiaj mam trochę do, wiecie, no posprzątać dom, jakieś przygotowania, też jakieś zakupy jeszcze trzeba będzie zrobić. No i jako, że mamy Dzień Dziecka, właśnie chcę też trochę czasu poświęcić Maxowi, tylko dla niego. A mianowicie Maciek jest cały dzień w pracy, Wojtka większość dnia nie będzie, Monika też dzisiaj pracuje, więc tak naprawdę tego Maxa mam dzisiaj tylko. No Maciek będzie wieczorem. No i właśnie chcę go zabrać do parku, chcę go zabrać do McDonalda, takich wiecie, parę godzin tylko dla niego. I nie będę tego nagrywać, bo mam takie wrażenie, że jak jestem gdzieś z Maxem i nagrywam, to nie jestem taka w 100% dla niego, a to ma być jego czas, także to ominę, przepraszam. No i wiecie co, no właśnie, chcę zacząć ten dzień trochę wcześniej. Chcę sobie zrobić maseczkę, w ogóle espa, jejka. Już kiedyś z Wami robiłam sobie tą maseczkę i powiem Wam, że tak mi podpasowała. No serio, tak dobrze się czuję, jak ją nałożę. Tak ona mnie relaksuje i no taka bardzo przyjemna jest. Chcę sobie nałożyć maseczkę, chcę sobie kawę zrobić i tak, wiecie, no też tak trochę dla mnie rozpocząć ten fajny dzień. No i chcę właśnie dzisiaj posprzątać, ogarnąć, żebym jutro już nie musiała tego wszystkiego robić, bo wiecie, jak to jest w dzień imprezy. Goście przychodzą już o godzinie 14. To będzie, będą zwariowane godziny do rozpoczęcia imprezy. Także dzisiaj wszystko przygotuję. Dobra, ja sobie nakładam maseczkę, ale Wy zobaczcie sobie nagranie, bo w poprzednim vlogu już Wam wspominałam, że byliśmy z Wojtkiem w polskich sklepach i nie tylko. I tam trochę Wam nagrałam, byliśmy na zakupach dosyć dużych, także Wy zobaczcie sobie to, a ja nałożę sobie te cudo. Zobaczcie, jaką mamy pogodę. Tak leje deszcz. Idziemy do pierwszego polskiego sklepu. U Ewy to jest, tak? To była bardzo szybka wizyta. Były ogórki, bo głównie po to przyjechaliśmy, ale były takie wielkie, że nie chcemy. Idziemy teraz zobaczyć do drugiego polskiego sklepu. O, jak tu pada. Są ogóreczki i to ile? Tak, tak. I zobaczcie, jaki koperek. Ja dziękuję. Co za pogoda, no wiecie co? Weszliśmy na chwileczkę do samochodu. Wojtek wrócił się do pierwszego sklepu jeszcze po czosnek i po chrzan, bo tutaj nie było.
No i zaraz jeszcze pójdziemy chyba do mięsnego, chyba że Wojtek sam pójdzie. Ale już mamy, wiecie co, 5 siatek w bagażniku. Idziemy dalej. Od razu wam pokażę, jak z zewnątrz wygląda ten sklep mięsny, w którym zawsze Wojtek robi zakupy. Ja nie wiem, czy on będzie otwarty, bo tam jak... mieli jakieś godziny. O, Wojtek mi nie wiadomo, czy otwarty jest. Jaką rybę położyli w sklepie. Chodź, Maksio. To gdzieś tutaj jest. Gdzie to jest? Midland. O, tutaj. Otwarte? Od 9 do 6. O, otwarte. Nie ma żadnych pojęć. No, mało dzisiaj. Jajka mają. Kiełbaska na miejscu. Dobre te kabanosy, nie? Tak. Zobaczcie, jakie wielkie jajka tutaj są. Nie wiem, czy tak widzicie, ale one są gigantyczne. Jak zmokła kura wyglądam. Jesteśmy już w domu, zobaczcie. Ile siatek przynieśliśmy do domu. Jeszcze w ogóle wracając z tego mięsnego, zaszliśmy do Azdy na moment. Cały bagażnik zakupów. No to może zaczniemy od Azdy. Zapłaciłam za wszystko 10 funtów 20 pensów. Mam nowy magazyn. Mam tutaj krosanty 6 sztuk. Malinki. Cześć, Maksiu. I w tym czasie pobierzesz do mamy. Do mamy? No, w tym czasie jak jedziemy na karze, to mo... No na karze, sprzątać? Dobrze. Możesz sprzątać na karze, oczywiście. Dobra, grzeczne dziecko. Na karę idzie, bo był niegrzeczny i chce sprzątać. Malinki mamy, truskawki mamy, mleko pełne, banany, cebula, brokuły, 3 razy czosnek. Przechodzimy do sklepu mięsnego. Za wszystko zapłaciliśmy 43 funty 64 pensy. Tutaj były kabanosy, które były zjedzone na miejscu. Jedną kiełbasę wzięliśmy taką bardzo grubo krojoną, podobno furorę teraz robi. Jedną Wojtek wziął taką ciemną. Taką zadymioną. Wziąłam na spróbowanie pierś z kurczaka. Może być trochę sucha, ale u nich te wędzonki są tak pyszne, że chciałam spróbować. Mamy tutaj golonkę wędzoną. Te golonki też są zawsze takie ciemne, ale one są naprawdę rewelacyjne. No i mamy tutaj wielki, gigantyczny. No właśnie, to jest taki boczek, ale prosiłam o jak najbardziej tłusty, bo taki właśnie chciałam. Także podejrzewam, że tu będzie tłuszczyk, a tu będzie ta chudsza część. Zeszliśmy też do takiego sklepu, który jest tam na Benwell, nazywa się Specials i oni zawsze mają jakieś promocje. Są to takie produkty, którym kończy się termin ważności i zawsze mają w bardzo dobrych cenach, zobaczcie. O, to tam kupiliśmy i tutaj na przykład, nie wiem, normalna cena sałaty 3,15, bo to jest gigantyczny worek, a oni mieli za 25 pensów, więc na dzisiaj będzie jak znalazł. Tutaj jest ten shake free. I on kosztował 39 pensów tylko. 3 szynki za 1 funta były. 1 za 39 pensów lub 3 za funta. To sobie wzięliśmy do zamrożenia. Niech sobie leżą w zamrażarce. Wiecie, jak akurat będzie nam brakowało, można wyciągnąć. Kiełbasa czosnkowa tak samo. 3 za 1 funta. I tutaj jest wędzona szynka. A nie, to inne. O tak, tutaj jest szynka wędzona. Pomieszałam. Aha, no dobra, to tak było, bo też były 3 za funta. To ta jest pieczona w piecu, a ta jest po prostu wędzona. To takie 2 mamy. I tutaj ta pieczona w piecu i też 3 za 1 funta. Także sobie pomrozimy i będzie naprawdę fajnie. No i tu wzięliśmy, wiecie, końcówki do węża ogrodowego, żeby tutaj sobie w kuchni podłączać, bo my mamy wodę w ogródku tylko zimną z kranika, a jak Max się kąpie w basenie, to chcemy cieplejszą i chcę właśnie spróbować, czy tutaj w kuchni nie podłączę. I taki zestaw kosztuje 2 funty. Będę musiała na raty wyciągać, bo jest tego za dużo. Tutaj wszystko razem, bo Wojtek potem wrócił do tego pierwszego sklepu polskiego i tam coś wziął. Nie wiem co, także wszystko pomieszałam. Wszystko razem około 100 funtów kosztowało i tak. Ostatnio wam mówiłam w którymś z vlogów, że ogórki te gruntowe były po 2,90. No to ta niespodzianka już są po 3,99. Zobaczcie, 4 funty za kilogram. Mamy 5,5 kg, 22 funty za ten worek ogórków. To jest coś szalonego, powiem wam. No ale będą na pewno smaczne. Mamy tutaj 2 gigantyczne pęczki koperku, koper tutaj do kiszenia. Mamy 2 chleby takie jakieś foremkowe, świeżo upieczone, znaczy w sensie
chyba jak Wojtek poszedł do tego pierwszego sklepu, to oni dopiero dostali upieczone. Dopiero chyba dostawa była, jakoś tak to było. Tu mamy jakiś taki, jak wiejski wygląda, nie? Mamy tutaj też, zobaczcie, coś nowego dla mnie. Makaron, krajaneczka, 12-jajeczna, przepiórcza. Ciekawostka, ciekawa jestem, czy jakoś inaczej będzie smakował ten makaron. Pewnie nie, ale z ciekawości wzięłam. Mamy tutaj kiełbasę z serem, naszą ulubioną. Tutaj była końcówka, wiecie co, polędwicy łososiowej i wzięłam całą resztę. W ogóle po ile ona jest? Zobaczymy. Ona jest po 10,90 za kilogram i 25 deko było. O, tyle, cała końcówka i wiecie co? Bardzo miło, bo tej takiej, wiecie, dupki, ja na to mówię, od tej wędliny nie wrzuciła pani, tylko ją już zostawiła, a byłam przekonana, że dołoży. Także wielki plus, fajnie. Wzięłam całe opakowanie frankfurterek, 7,60 za kilogram, 5,60 za tą paczkę. I zobaczcie, kaszanka kurpiowska, tak mi się zachciało, z cebulką z airfryera jakiegoś dnia zrobię. Mamy tutaj pałki wędzone z kurczaka, drożdżówka z serem, pychotka. I tak, mamy tutaj cały smalec. Kiedyś któraś z Was pytała mnie, czy mogę podać skład tego smalcu. No więc tak, tamtego smalcu już nie miałam, w sensie opakowania. Dzisiaj mieli taki, to jest chyba inny niż zawsze mieliśmy, nie wiem, ale wygląda ładnie, zobaczcie, takie ciemne kawałeczki, ma skwareczki. No więc jest to smalec swoisty, smalec z mięsem, no i spróbuję tutaj znaleźć skład. O, może po prostu nagram, o. No i mamy tutaj jeszcze moje ulubione ogórki kiszone harsznickie. No i zobaczyłam, że mieli też kapustę kiszoną harsznicką, więc wzięłam na spróbowanie. No i wzięłam jeszcze flipsy czekoladowe. No i mamy tutaj już całą resztę i tak, 3 razy czosnek niedźwiedzi, 3 razy przyprawa do kurczaka złocista skórka, 3 razy czosnek staropolski, serduszko pudding o smaku waniliowym z sosem o smaku malinowym. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No to jest po prostu mistrzostwo świata. No super. I ten sosik taki płynny na wierzchu. Pychotka. Kasza pęczak. Sok malinowy łowicz do rozcieńczania. 2 razy majonez dekoracyjny winiary. Michałki z wawelu. Krówki. One są tak dobre. Jajka. 2 razy paluszki z solą. Kubuś, mus, truskawka, jabłko, banan i marchewka, danio waniliowy, fajne takie dla dzieci, naprawdę te tubki. I tutaj Wojtek wziął jakąś konserwę, spichlerz rusiecki, jakie ładne te konserwy teraz robią. I to jest mięsiło w sosie własnym i jeszcze Max wziął gumy, taką rolkę. I to wszystko. Właśnie Wojtek wrócił z Tesco, jedną siatkę tutaj ma, ile zapłacił? 34 funty, 47 pensów i zobaczmy, co kupił. No i mamy tak. O, widzę, że tutaj mamy makaron i mamy warzywa, czyli będzie makaron z warzywami z łoka, z sosem teriyaki. Mamy 3 razy taki makaron. To chyba jakiś nowy Wojtek znalazł w Tesco. Taiga, taiga, ramen, Chinese stir fry noodles. Bardzo fajny, bo można sobie po 2 paczuszki pakowane i można sobie wyciągać 3 takie opakowania. Mamy tutaj groszek mrożony, mamy tutaj groszek młody, grzybki chestnut 2 razy. No i ta warzywka, fajny taki miks, bardzo fajny. 2 razy. Mamy oliwę z oliwek, mamy sos teriyaki z prażonym sezamem, nektarynki, kolorowe grzybki i zobaczcie, jak fajnie schab pokrojony. Wojtek myślał pewnie, że to... Nie wiem, co myślałeś, że to... Nie wiem, a co tu, gdzie tu jest, że schab? No to jest schab. No Wojtek się dalej upiera, że to może nie być schab. Według mnie to jest bardzo ładny schab. No, no ale zobaczcie, jak fajnie pokrojony. Tak akurat do przysmażenia, tylko że Wojtek za bardzo nie lubi schabu, może być trochę za suche dla niego, ale najwyżej będzie tak chwilkę tylko smażył. No i zobaczcie, mamy tutaj te fasolki edamame beans, one są przepyszne, zawsze są takie do łuskania, a tutaj już są takie gotowe, wyłuskane i pomarańcze i to wszystko. Siadamy do kolacji, mamy dzisiaj pyzy z mięsem, z cebulką, sałata i kapusta kiszona. Smacznego! Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my...
Zobaczcie, co dzieje się na zewnątrz. Jak zaczęło padać, ale jak. Szok normalnie. O, jaka ona jest fajna, przyjemna. Uwielbiam ją. Już się boję, że mi się to opakowanie skończy. Wiecie co? Była też u nas Monika, a dokładnie przyjechała u nas, do nas na 2 dni. Max był po prostu w siódmym niebie, że tyle czasu z siostrą spędził. I też Wam nagrałam, bo robiliśmy sobie fajne fondue czekoladowe. To jest taka mała miseczka z taką świeczką podgrzewaczem, a tyle radości, tyle frajdy przy tym było. Zobaczcie, jaki deserek. Mamy fondue czekoladowe, czekolada rozpuszczona. I wlewamy do takiego naczynia. Ze złej strony jest. To ja przejdę tu. O, to jest takie fondue ze świeczką. Mamy tutaj jabłuszka, borówka amerykańska, banan, pianki i to na takie widelczyki się nadziewa i macza w czekoladzie. Tak troszeczkę tylko zamocz, o, no i już. Cały brudny jesteś. Monika kupiła sobie nowy spray do ciała Sol de Janeiro i chciałam Wam powiedzieć, no on kosztuje trochę, bo taka buteleczka, ile tutaj jest pojemności? 240 ml kosztuje 35 albo 37 funtów, jakoś tak, ale jest niesamowity zapach, taki ciepły, a zarazem świeży. Jest tutaj dodatek wanilii, drzewa sandałowego. Co tutaj jeszcze ja czytałam? O, cukier, no cukier też wyczuwalny. Naprawdę, rewelacyjny jest, bardzo Wam polecam. Też zjedliśmy sobie pyszną kolację. Robiłam rybkę z airfryera. Uwielbiam rybkę z airfryera z masełkiem i z natką pietruszki i odrobinę soli tylko dodaję. Będę teraz robiła rybkę z airfryera. Mam tutaj rybkę, natka pietruszki, przyprawię ją solą i pieprzem cytrynowym z odrobiną masełka. Patrzcie, ja jem ostre pieprz. Widzicie? No, widzimy. Przyzwyczaiłam już do naszego. Co? I patrzcie, cyrulem. Maksiu! A na następny dzień Monika z Maksem zrobili ciasto z mikrofali. Wiecie co? Przepisu Wam tutaj nie podam. Jak oni to robili, jakie składniki, co i jak, bo to był przepis z filmiku i to był taki filmik dla dzieci, gdzie po prostu tylko robił ktoś te ciasto, a Monika tak na oko dosłownie po swojemu zaczęła dodawać te składniki, ale powiem Wam, że wyszło całkiem fajne. Także jeżeli macie jakiś fajny przepis na ciasto, wiecie, z miseczki czy z kubka, z mikrofali, to napiszcie proszę, bo to jest fajna sprawa i taka frajda właśnie do robienia z dziećmi. A co Wy będziecie ciasto było. Robić? Białko. Ciasto zaczynają może robić, tutaj białko, składniki białko. Mają. A tam sobie jakieś nie działa, Max. Patrz, bo leciło to. Za gęste. Patrz, bo leciło z No. No ale tak całą weź całą miską, nie? Miskę. Ale macie tak. Mhm. Dobra, dobra. Coś tam widzisz?
jakie ciasteczko wyszło. Poczułam inne. Uważaj, no to ciepłe. O, miękkie. No. Dlaczego miękkie? O, zobacz, było mało. Ja też z tym. Będę, ja. Paluszkiem pomóż sobie. No i? Takie dobre? Monika, ostra papryka. Ostrą paprykę Max będzie jadł. Jadł się nie mogę. Czerwona ostra papryka. O, o. O, o. I nic. I nic. A jak skończę nagrywać, to ci aż dym pójdzie uszami, nie? I nic? Czy wody chcesz? Nie. Dałeś radę? Tak. To wiesz, że jesteś dzielniejszy od Moniki? Monika to aż o, tak robi buzią. A ty nic? Już? Ja już jestem gotowa, ale ja zupełnie zapomniałam Wam powiedzieć, co kupiliśmy dla naszych dzieci z okazji Dnia Dziecka, jakie upominki. Otóż Monika dostanie od nas, w zeszłym vlogu Wam pokazywałam zamówienie H&M i tam było takie białe naczynie z takimi kamieniami z lawy wulkanu, z dołączonym olejkiem takim zapachowym, eterycznym, te kamienie się skrapla tym i to wiecie, zapach się fajny z tego unosi, można te naczynie zamknąć, przymknąć mocniej, słabiej i to taki właśnie bardzo fajny zapach daje, że wiecie, chodzicie przez pokój i tak nie wiecie do końca skąd to pachnie, a te naczynie jest takie dekoracyjne, fajne. No i właśnie od razu pomyślałam sobie, że dla Moniki by było to fajne, a że no nie zdążyłam już zamówić drugiego, więc oddam jej to, a sobie zamówię drugie, bo bardzo to chcę, bardzo mi się podoba i właśnie białe chcę. To będzie prezent dla Moniki, dla Maćka. Czy Wy mi tu się obniżacie, czy mi się wydaje? Dla Maćka kupiliśmy zestaw, tak, kupiliśmy, coś mi się tu psuje, wiecie, o kurczę, cały stojak mi się odczepia, dobra. Cały stojak mi się odczepia, muszę Was przytrzymać. Dla Maćka zamówiliśmy taki cały zestaw kaw. Tam nie wiem, jest 6 opakowań czy ile. I wiecie co, to są kapsułki Nespresso. On bardzo lubi kawę i zawsze chętnie robi sobie właśnie kawę z mojej maszyny, więc dostanie cały taki zestaw. A dla Maxa Wojtek kupił taki fajny lunchbox. Max chodzi generalnie w szkole na obiady, ale od czasu do czasu chce iść na pack lunch i właśnie kupił mu Wojtek taki lunchbox do zabierania jedzenia do szkoły i to jest lunchbox Minecraft. Max będzie taki szczęśliwy. No i do tego Max dostanie koszulkę taką niebieską, w przepięknym, takim niebieskim, błękitnym kolorze, też Minecraft, także mam nadzieję, że będą zadowoleni. Dobra, idziemy teraz na dół zrobić sobie kawkę i jeszcze pranie nastawię. Last night was the last time that I saw you. My life is chyba Wam nie pokazałam, jaki ostatnio kosz na śmieci kupiliśmy. To jest tak naprawdę kosz na bieliznę brudną, ale mi pasuje tutaj do kuchni, do śmieci, a konkretnie do recyklingu. Wiecie, jak te duże opakowania, butelki mamy, z tym zawsze był problem i no i myślę, że fajnie wygląda. Także na razie go tutaj postawiłam, musimy jakieś miejsce znaleźć. I kawusia gotowa. Zabieram się za robienie prania i dzisiaj ciemne kolory piorę i mam jeszcze te kapsułki z Fuerteventura. No i muszę je zużyć, także w tej kapsułce pranie zrobię, o. Zamiast płynu do płukania do ciemnych rzeczy dolewam octu. Was the last time
I tu jest ta siatka spełnienie marzeń. Ja dziękuję. Wszystko wypakuję i Wam pokażę. Max po prostu mógł wybierać, co chciał. Maciu, co Ty tutaj dostałeś? Na początku spełniałem, że marzeń. Spełnianie marzeń, tak? Ale powiedz, jak to było. Mam słodycze! Ale powiedz, że tata zadzwonił, czy Maksiu jest w domu, czy Maksiu był grzeczny. Tak. I tata kazał przyjść do auta i pojechaliście do sklepu, tak, nie? Tak. I pamiętam, wszystkie słodycze kupiłam. Pamiętasz, jak kiedyś mówiłeś, żebyś chciał kiedyś mieć taki dzień, że będziesz mógł kupować, co będziesz chciał, jakie słodycze, że to twoje marzenie, pamiętasz? Tak. No, dlatego no to tak, Maksiu, że spełniamy twoje marzenie. Ale mówiłam też, że gry też. Nie, mówiłeś o słodyczach wtedy. I zobaczcie, co tutaj jest. Tu jest jakaś czaszka z żelką, tu coś kwaśnego. No takie różności. Ale jakie? To gumy. O, lizak arbuzowy, lizak cytrynowy. A tu banan kwaśny pewnie. Gumy. Tu jeszcze więcej lizaków. Uuu, tu kwaśne. Tu niebieski pewnie farbujący język, no. Tu takie samo, tylko w innym kolorze. O, tutaj niespodzianka z zabawką, autko będzie. O, to fajne. No. Tutaj bączek. Kolejny lizak, milion spaghetti, buteleczka. Uuu. I tutaj UFO. To. A mój telefon masz? Dzieci! To się jest jeszcze dzieckiem? Pora na niespodzianki, na prezenty! Ty na pewno! Ojej! Taki prezent, dziękuję! Co ty dostałeś? A co tu jest takiego? Ale ładne, zielone. A teraz zobaczmy, co jest w moim. Dziękuję. Proszę. Jak zapakowane. Majtki! Nie majtki! Nie są majtki. Co to? Kolekcja kawy. Aha. Co to? Smak. Ojej, to są kapsułki. Ale fajnie, będą sobie robić. Czyli to są różne kawy włoskie. I każda jest nazwana w innym mieście. Innym Firenze, miastem. Florencja. Milano, Mediola, Napoli, Neapol, Wenecja i Roma. Ale ojej, patrz, ile tu jest kapsułek. Pokaż. Wow. Espresso. No to. Ale fajne, naprawdę fajny prezent. Powinno być coś jeszcze, Macek. Ja uwielbiam kawę, dziękuję. Dziękuję, tata. Czy to jest bluzka? Fajna? Wszystko Minecraft! No. To właśnie teraz ubiorę! Ale jak ty fajnie wyglądasz w tej koszulce. Super, naprawdę. Świetna. Wojtek właśnie pojechał do sklepu z ogromną listą zakupów. Najpierw wypisałam sobie wszystkie potrawy, dania, które chcę na imprezę przygotować. Potem z tego tworzyłam listę zakupów. Na jednej kartce wypisałam mu dwa rzędy produktów. I pojechał po to, nie był zadowolony i najbardziej to bał się, gdzie on to wszystko znajdzie. Jak na razie raz do mnie pisał o sałatę. Nie, ja mu napisałam, żeby kupił kapustę pekińską. A Wojtek chyba się zakręcił, bo taki był wybór różnych i nie był pewien, którą wziąć. No ale znalazł już tą, co ma, więc jest dobrze i nic na razie więcej nie napisał, więc chyba wszystko kupi. Trzymajcie kciuki. Ale Jeny, cieszę się, że... Cześć! Cześć, Maksiu. Maksiu właśnie idzie spać. Nie wiem, dlaczego ja zawsze kaszlę. Nie wiesz dlaczego? Nie wiem. Tata pojechał na zakupy, idę nie? A my położymy Maksa zaraz spać. Jeszcze chwilkę bajkę może pooglądać. Położę go spać. No i w międzyczasie pewnie Wojtek wróci, także rozpoczniemy wielki food haul. Przecież. No, zapomnieliśmy o czymś. O, to tutaj nagrywa. No, tutaj jest kropeczka. Tylko wszedł Wojtek i narzeka. Już wrócił. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Raz, dwa, trzy, cztery siaty i karton piwka. No to rozpakowujemy.
rozpoczynamy wielki food hall. Bezalkoholowego nie było, przykro mi bardzo. Nie było, tylko alkoholowe. Nie, znalazłem 5 półek z alkoholowym, żadnej jest bezalkoholowe. No bo kazałam Wojtkowi kupić piwo bezalkoholowe dla kierowców. No nie ma. No musi gdzieś być, to najwyżej ja będę jutro jeździć i poszukam. No to jakie tam nie, nie, słabe alkoholowe? Nie, nie, nie. No musi być, zawsze są takie 0,0. Znajdę na pewno. Dobra, rozpakowujemy po kolei siatki. Za wszystko zapłacił Wojtek. Powinno być 220 funtów, ale tu jakieś zniżki z kartą Tesco i zapłacił 166,57. Tutaj w ogóle zobaczcie, ja już ogórki moczę, bo będziemy małosolne robić. I może tu od początku. Płyn do naczyń Fairy. 2 soki pomarańczowe, 2 soki jabłkowe, 2 Pepsi limonkowe, 2 Pepsi bez kofeiny Wojtek kupił. Nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, ale mamy bez kofeiny. Mamy cebulę, mamy fasolkę, cytryny, a to też fasolka, ale taka jakaś inna, fajna. Mamy ser Gouda, mamy ser Cathedral City. On jest taki mocny dosyć, fajny właśnie do deski z serami. Mamy paprykę, one są pyszne, te długie papryki, są tak słodziutkie. Mamy grzybki, baby chestnut, marchewka już pokrojona, piersi z kurczaka, cały worek, 2 razy kukurydza, sos teriyaki, słodki, aktualnie Wojtka ulubiony. No i tutaj Wojtek nie wiedział, na co się zdecydował i w końcu no, trochę tego nakupował. 2 winka różowe, 2 winka czerwone i 2 winka białe. I mówił Wojtek, że jak kupi się ile? 3, to wtedy 25% taniej jest, także 2 takie zestawy jakby wziął. No i taką whisky kupił fajną na imprezkę, bardzo ładna butelka. Wiecie co, butelka to potem fajna do oliwy będzie, tylko czy da się te wszystkie etykiety zerwać, zobaczymy, ale ładna. Tu mamy, zobaczcie, polskie Daftona ogórki konserwowe, 2 razy Fanta. Mamy 2 razy chipsy paprykowe, crunch chips, por, mięsko karkówka. No i mamy już tutaj całą resztę, 1 pomidorki Sugar Bell. Tu Wojtek myślał, że 2 razy bierze te same, a wziął jedne, inne, drugie, inne. To nic, to są te picobella, co zawsze kupujemy, one są przepyszne. 2 razy masło niesolone, miks sałat 2 razy, natka, zobaczcie jaka ładna, taka w doniczce, pietruszka, bazylia, a ona też jest fajna, bo zobaczcie, to są takie wielkie liście. Będzie pyszna, bo będę sałatkę z burratą moją robić. Nie wiem, czy kojarzycie. W takim okrągłym talerzu na środku burrata, naokoło sałata i właśnie, nie, tutaj jest borówka. Pokazywałam kiedyś we vlogu. Mamy tutaj 2 razy młody groszek, mamy kapustę chińską. Jeny, aż mi się chce śmiać. Pamiętacie zakupy z Amazona, co się śmieliśmy z Wojtkiem? W Polsce się mówi na to kapusta pekińska, a w Anglii się mówi kapusta chińska. No i borówkę właśnie mamy tutaj. Tutaj są edamam, fasolki najlepsze na świecie. Mamy tutaj winogrona ciemne do deski serów. Mamy jeszcze jedną paprykę, tą pyszną podłużną. Ser brie, 3 razy makaron stir fry, bo właśnie Wojtek chce na imprezę zrobić ten swój makaron z warzywami, z sosem teriyaki. A dzisiaj sobie chcę zrobić taką zupę, jakąś kurczakową z proszku, nie wiem. Aromat karaibski? Nie. Ulubiona na Karaibach? Czy tak? Jakoś tak. No dobra, i tutaj jakieś takie nowe warzywo kupił. Zawsze Wojtek kupuje pak choy do tego swojego makaronu z warzywami, a tym razem kupił choy sum. Też ładna nazwa. Też ładna nazwa, no pak choy, choy sum. Ale nigdy tego nie jedliśmy, to będzie pierwszy raz i zobaczcie, jak to ciekawie wygląda. Dajcie znać, czy już próbowaliście. No i mamy jeszcze 2 opakowania tych baby chestnut, te pyszne szparagi. Kiedyś jedna z Was mi napisała, jaki to jest miks, brokuły. Właśnie jedna z Was mi napisała, że te podłużne brokuły to jest miks brokuł i kapusty, nie wiem, jakieś takie śmieszne połączenie, no ale one są przepyszne. No i mamy tutaj 2 burraty właśnie do mojej sałatki. Ja jak robiłam tą sałatkę, to zamawiałam z Amazon Fresh wtedy burratę i to była jedna duża kulka, a tutaj są chyba 2 mniejsze, także no fajnie będzie w misce wyglądać. I mamy tutaj cebulę czerwoną, no i to wszystko.
Dobra, ogórki małosolne te w wodzie nastawione. Teraz Wojtek robi ogórki tak zwane na sucho z koperkiem i tak sobie pomyślałam, że może Wam pokażę, jak je robimy. Do takiego wielkiego worka z IKEA Wojtek wrzucił ogórki, wrzucił pokrojony czosnek, takie dosyć większe kawałki, teraz liść laurowy wrzucił i co tu masz jeszcze, ziele angielskie, tak na oko wszystkiego, kilka ziarenek dosłownie. Tutaj mam ogromną ilość koperku, zaraz bardzo drobno posiekam i dodamy, ale nie cały, tak myślę 3/4 tej ilości dodamy do worka. Jeszcze i tutaj gorczycę ma Wojtek. Ale nie za duże, bo się boję. O! Do tego dosypie Wojtek taką grubą mieloną sól, taką dobrą łyżkę. Ach, jeszcze troszkę. O! Zobaczcie, jak drobniutko pokroiłam fajnie koperek. Tak ręką? No, że możesz albo ręką. Cały? A nie, nie wiem. Bo mówiłeś, że 3/4. A to jest całość. No. No daj cały, jak chcesz. Na bogato. No i teraz zamyka Wojtek, zaciska ten worek i będzie gniótł to. No tak. Będę robił martini. Wstrząśnięty jedzie sam. Zaraz się otworzy. Nie. No i tak to wygląda, taki bałagan. I tak wiecie, od czasu do czasu, tak dwa razy dziennie. Można to jeszcze tak poobracać. Wojtek już jutro rano będzie próbował. No i naprawdę są pyszne. I potem jak my wykładamy te ogórki do miski, to jeszcze solimy je taką grubą solą na wierzchu. No nie wiem, zobaczymy, ile tej soli daliśmy teraz. Przyszłam do łazienki, pora zakończyć ten dzień. Idę się myć, ale głowy nie będę dzisiaj myła. Głowę umyję sobie jutro rano tak na świeżo. To był długi ten dzień, bardzo dużo się działo, a jutro jutro się będzie działo jeszcze więcej, jejka. Rano przygotowanie sałatek. No nie, ogarnianie pokoju nie, bo mam w miarę ogarnięte, ale wiecie, dekorowanie pokoju, Wojtek po torta będzie musiał jechać. No będzie się działo. Także co, żegnam się z Wami na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, z nami. Przesyłam buziaki. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tak nie robicie. Będę bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym vlogu z naszej imprezy. Jeny. Jestem tak podekscytowana. Będzie super, naprawdę. Będzie ekstra. Pa!